niedzielski. Zanim przejdziemy do tego, co ostatnio wydarzyło się gdzieś tam w twojej przygodzie z MMA, to może o tym, co przed tobą, bo nie walka w MMA, ale będzie startował już za lada dzień w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu. Jak forma, jak się czujesz przed tym startem? To znaczy, no czuję się dobrze. Jestem cały czas w rutynie treningowej. Te zawody uważam jak w ramach, startuję tam w ramach sparingu. Także co, no. Czekam na sobotę. Czekasz na sobotę? Troszkę jakbyśmy o tych zawodach mogli opowiedzieć. Co to są za zawody dla tych, którzy do końca nie mają świadomości tego, gdzie będziesz występował? Jest to Puchar Polski w jiu-jitsu. Nie pamiętam, który odbywa się tutaj w Luboniu. No co, no, skoro mieszkam w Luboniu, trudno byłoby to głupie, gdybym tutaj startował trenując i być w rutynie treningowej. No to no, myślę, że to dobry pomysł w ramach sparingu. Zmierzyć się z innymi sparring partnerami, znaczy z innymi zawodnikami, tak na przetarcie. Myślę, że to jest dobry krok. Jakieś specjalne tam oczekiwania wobec tego startu? Czy po prostu tak jak mówisz, bardziej traktujesz to sparingowo, tak bardziej na luzie? Nie, podchodzę do tego zupełnie na luzie. To są moje, na dobrą sprawę, to są moje pierwsze zawody w brazylijskim jiu-jitsu. Wcześniej startowałem bardzo dużo w zapasach, tylko w zapasach. No jak mówię, pierwsze zawody w jiu-jitsu, pełen luzik. W ramach sparingu, zero spinki, będzie okej. No to dobrze, to liczymy też na to, że będzie okej. Natomiast w takim razie przejdźmy do tego MMA, bo ty pod koniec sierpnia miałeś swój pojedynek w właśnie tej formule. To był pojedynek w Austrii, tak? O ile dobrze pamiętam. Z mołdawskim rywalem, tak? Czy coś pokręciłem już? Tak, tak. Był to mołdawski rywal, Valerium Mirca, bodajże, tak się nazywał. No i to na tyle, no. Co mogę powiedzieć. Niestety przegrałem ten pojedynek. Nie potoczyła się walka po mojej myśli. Niestety. No ale co zrobić? Czasami trzeba po prostu się cofnąć krok do tyłu, żeby zrobić parę kroków do przodu. Jakbyś troszkę mógł powiedzieć w ogóle o tym, jak doszło do tego pojedynku, jak to się stało, że właśnie tam wystąpiłeś. Skąd pomysł na ten start? To znaczy, no już no, ten start był już zaplanowany od dłuższego czasu. Na dobrą sprawę miałem się bić w ogóle z innym zawodnikiem, z Austriakiem, z Josefem Leitnerem, czy coś takiego, Josef Leitner, tak. Ale ze względu na to, że mój przeciwnik się wycofał, ten Josef się wycofał i po prostu wskoczył na jego miejsce ten mołdawski zawodnik. No i ze względu na to, że nie cofam się, no byłem przygotowany do tej walki, chciałem się bić, także nie chciałem, żeby przygotowania poszły na marne i no i co, doszło do walki. No właśnie, jakbyś mógł troszkę tam o tej walce opowiedzieć, bo przegrałeś decyzją sędziów ten pojedynek. Co takiego rywal, czym takim rywal cię zaskoczył, że no właśnie, tak jak sam powiedziałeś, nie wszystko potoczyło się zgodnie z twoimi oczekiwaniami? Trudno mi jest powiedzieć, no. Nie wiem, może był trochę bardziej fizycznie przygotowany ode mnie. Nie wiem, ten, w sumie jest 3 tygodnie po tej walce, jeszcze jej nie oglądałem. Nie miałem nawet okazji, bo ponieważ nie widnieje nigdzie w internecie ta walka, jeszcze jej nie widziałem. Także nawet nie miałem okazji oglądać. Ale będziesz oglądał, jak się pojawi? Tak, tak, na pewno jest to. No co, przewalczyłem 3 rundy. Jest to dużo, dużo materiału do bardzo dużo materiału szkoleniowego, na pewno wyciągnę wnioski z tej walki, co robiłem źle, zobaczę, co robiłem źle, bo tak no, nie pamiętam za wiele z tej walki. Były to 3 rundy, no, zostawiłem trochę zdrowia w klatce, no i co, no, najlepiej będzie, bo zobaczę po prostu na komputerze, na telewizorze tą walkę i wtedy zweryfikuję, co robiłem źle. No i na pewno poprawię te wszystkie błędy, które tam popełniłem. No właśnie, jak sam powiedziałeś, tej walki nie można jej za bardzo zobaczyć jeszcze. To powiedz takie momenty jakieś tam, które były jakieś może zwrotne, jakieś trudniejsze, jakieś dla ciebie na przykład może zdarzył się jakiś taki moment, w którym gdzieś tam otwierała się jakaś szansa do zakończenia. Jak ta walka troszkę wyglądała, jakbyś mógł opowiedzieć? To znaczy, sporą część walki kontrolowałem w parterze, próbowałem wstawać. Też kontrował mnie, też było parę wysokich rzutów, on też, z tego co wiem, jest on judoką, no był tam kocioł, na te 3 rundy był tam straszny kocioł, no. Trudno mi jest powiedzieć, po prostu nie widziałem tej walki. Ale był kocioł, no to już wiemy, że tam rzeczywiście działo się, to też czekamy z niecierpliwością, niech ona się pojawi, będzie można wtedy sobie ją zobaczyć, wtedy też będzie może okazja już bardziej o niej porozmawiać. Słuchaj, tak chciałem cię zapytać, ponieważ u ciebie, jeśli chodzi o MMA, to było tak, że ty pierwszą walkę stoczyłeś w 2010 roku, a
potem było troszkę przerwy, jeśli chodzi o to twoje starty w MMA. Nie walczyłeś w tej formule, ten powrót do tego MMA. Teraz potem już troszkę więcej tych pojedynków. Był taki okres, kiedy cię w tym MMA nie było, w związku z tym zapytam cię, jak to jest, jak ty oceniasz? MMA bardzo się zmieniło od tego przez te parę lat, kiedy nie walczyłeś w tej formule? Jak oceniasz? A ogólnie mój pierwszy start w MMA to, nie wiem, trenowałem może nie z miesiąc czasu. Borys Majkowski w sumie mnie zaprowadził na salę Gamenessu, poznańskich Gamenessów. Tam sobie trenowałem troszkę właśnie z Tomkiem Kondraciukiem, z Borysem Majkowskim. No i kiedyś tam właśnie była zorganizowana gala przez Czerwony Smok. No i postanowiłem wystąpić na tej gali, wystąpiłem, wygrałem walkę i w międzyczasie, nie wiem, już wyjechałem za granicę. Wyjechałem do Sztokholmu, mieszkałem w Sztokholmie rok czasu i też w Sztokholmie zacząłem trenować. I ogólnie to jest bardzo długa historia. Moglibyśmy tutaj stać i rozmawiać długo. Także no tak, to jak wtedy trenowałem, jak teraz trenuję, to jest niebo a ziemia. Teraz staram się to robić jak najbardziej profesjonalnie. Też dieta, regularne treningi, podejście taktyczne, wszystko jest totalnie inne. Dzięki cateringowi dietetycznemu Body Chef, dzięki którym mnie żywi, któremu bardzo dziękuję, bo ma to naprawdę bardzo duży wpływ na to gdzie teraz się znajduję i jaki odnoszę progres. No, to jest dużo czynników, które się składa, gdzie no, jest wiele czynników, które jest... Dużo zmian i rzeczywiście to wprowadza zupełnie inny sposób podejścia, oczywiście. No ale to mówisz, długa historia, tak cieszę się, że stara się to wszystko dokładnie wyjaśnić. A to długą historię może kiedyś też się umówimy w takim razie, bo to warto posłuchać. Ten pobyt twój za granicą, tak tylko z ciekawości podpytam. Mówisz, że w Szwecji tak naprawdę zacząłeś trenować. Nie, trenowałem już ogólnie. Moja kariera się zaczęła, już nie pamiętam, już miałem 11 lat, zacząłem trenować zapasy. Później właśnie zacząłem trenować w Gamenessie. Później wyleciałem do Szwecji, później wróciłem do Ankosu. Ale w Szwecji trenowałeś, tak jak mówiłeś, trenowałeś w Szwecji. Tak. To gdzie trenowałeś w Szwecji, powiedz? To było, nie wiem, parę miesięcy, pół roku trenowałem w All Stars Gym w Sztokholmie, w gymie Aleksandra Gustafsona. Tak właśnie myślałem. I tak dalej. Fajnie, w ogóle mega miałem farta, że trafiłem na ludzi, którzy też tam trenują. No i zaprosili mnie tam na trening, ze względu na to, że zobaczyli, że mam kalafiory, nawiązali ze mną rozmowę i w bardzo dziwnych okolicznościach ich poznałem, mnie zaprosili na trening, zacząłem tam po prostu trenować i później wróciłem do Polski dzięki trenerowi Andrzejowi Kościelskiemu, który mi zapewnił stypendium, tam ogarnął pracę, pomógł mi, mogłem wrócić do Polski i zacząć trenować. Tak jak, no i do tej pory teraz trenuję. No ale Aleksander Gustafsson, tak na marginesie tam gdzieś jakiś z nim kontakt, pewnie też dobrze wspominasz. Tak, najbardziej byliśmy tam generalnie, zebraliśmy się klubem i byliśmy tam chyba dwukrotnie. Trenowaliśmy tam z chłopakami z All Stars. No właśnie, bo tam jeździcie, tutaj były takie wypady. Tak, były tam wypady, bardzo miło to wspominamy. Cały czas utrzymuję ten kontakt internetowy, telefoniczny i myślę, że niejednokrotnie już tam zawitamy, wiadomo. Fajnie pozmieniać sparring partnerów i wymienić się doświadczeniami. Jesteśmy już po tej walce, więc mogę spokojnie o to zapytać, czy jak ogłoszono pojedynek Jana Błachowicza z Aleksandrem Gustafsonem, to myślałeś o tym, że Janek ma jakieś szanse w pojedynku, no co by to nie mówić, z jednym z najlepszych zawodników MMA na świecie? Oczywiście, że ja byłem przekonany, że Janek, znaczy może nie byłem przekonany, ale wierzyłem w to, że Janek wygra, bo Janek... Sam wszyscy wiemy, że Janek to jest bardzo dobry zawodnik, bardzo wielki wojownik i w głębi duszy wierzyłem, że Janek wygrał. Dał dobrą walkę z mega zawodnikiem światowej rangi. No i co, taki jest sport, jeden musi wygrać, drugi przegrać. Tak jest MMA. MMA, panowie, MMA. Popek w MMA. Jako zawodnik, który trenuje od tylu lat, który gdzieś tam walczy, jak oceniasz pomysł na to, żeby ktoś taki trafił w szeregi zawodników właśnie tej dyscypliny sportu? Co mogę powiedzieć? MMA to również show biznes. I też na przykład jak Mariusz Pudzianowski, na którego nikt nie stawiał, że będzie taki super zawodnik,
jest to super sportowiec. Ja teraz zboczyłem z trasy, aczkolwiek... Ale jest rzeczywiście, no gdzieś tam mówi się, że robi jakieś postępy, tak? W tym sensie. Tak, tak. No co, to jest show business generalnie, no i czym więcej ludzi to ogląda, tym ten sport idzie do przodu, no co mogę powiedzieć. Będzie... No tak, generalnie. Raczej niech to będzie sobie ten, niech to będzie ten element show biznesu w MMA. Niech zrobią show, niech ludzie to zobaczą. Co? Jak myślisz, kto zrobi show z Popkiem? Nie mam pojęcia. No dopiero chyba zostanie przeciw ogłoszony. No właśnie, mówi się o Pudzianie, ale ja wiem, czy dla Pudziana to byłby dobry rywal i czy Popek byłby dobry, czy dla Popka Pudzian. No nieważne, zobaczymy, kogo rzeczywiście ogłoszą. To w takim razie na to poczekamy. Jeszcze zapytam cię na koniec, jakie teraz twoje plany, jeśli chodzi o MMA, no bo już to wiemy, że w sobotę zawody w brazylijskim jiu-jitsu, a potem jakiś start już, jakaś koncepcja? To znaczy, z tego co wiem, ta organizacja z Austrii chce, żebym się bił w grudniu. Ale no, na pewno chcę się bić jeszcze w tym roku, zrobić minimum jedną walkę w tym roku. No ale co jeszcze nie ma żadnych konkretnych planów, także zobaczymy. No. Chcę się na pewno, na pewno jedną walkę zrobię w tym roku, a co dalej zobaczymy. Czekamy w takim razie na ten twój pojedynek i czekamy na ten start w sobotę. Niech tam się rzeczywiście na luzie jak najwięcej uda osiągnąć. Dziękuję bardzo, Piotr Niedzielski. Dziękuję bardzo.